To nowe rozdanie w karierze y, trenerskiej Seska Fabregasa. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii, której partnerem jest oczywiście Ergol.com, jak i całego kanału Koza Menager, jak i całego kanału Koza Sport, zresztą mojej po prostu działalności. Zapraszam z kodem KOZA, macie 7% zniżki. No zniżki by się przydały, bo tutaj będzie wielka przebudowa transferowa. Eee, przebudowa też, którą rozpoczniemy od rywalizacji w turnieju. Eee, zastanawiałem się, z kim chciałbym się tutaj spotkać i wydaje mi się, że warto by było przejść do tarczy europejskiej. Z tego powodu, że mamy tam parę bardzo mocnych, ale także ciekawych ekip, z którymi warto by było podjąć rywalizację, ale także przede wszystkim podjąć negocjacje transferowe. Zanim jednak do tego przejdziemy, was poproszę łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale rzecz jasna. No i o sprawdzenie listy obecności, kto został jeszcze w PAU FC, a kto przeszedł z nami do Monaco. Jestem ciekawy. Mamy oczywiście informacje na temat odejść wielu zawodników. Ale na to byliśmy gotowi, zresztą to były nasze decyzje e, poza tym jednym, poza naszym środkowym pomocnikiem. No i to jest na pewno pozycja, e, w której powinniśmy e, no, którą powinniśmy wzmocnić. Zresztą tak naprawdę wiele tutaj będzie zmian. E, mamy fajny budżet transferowy, po raz pierwszy ses Squabregas ma do swojej dyspozycji tak wielkie pieniądze jako, mena jako menadżer. I to może być także pułapka, bo bardzo dobrze operowaliśmy, bez dużych pieniędzy, bardzo dobrze operowaliśmy w bardzo takim. E, Ryzykownym, znaczy bardzo w takim świecie, gdzie się nie, gdzie z jednej strony nie było ryzyka, bo to były małe kwoty, z drugiej strony te małe kwoty w skali naszej były wszystkim, więc to było z drugiej strony gigantyczne ryzyko i tam sobie radziliśmy. Pytanie, czy tutaj się nie zachłyśniemy takim możliwością ściągnięcia wielkich piłkarzy? Zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żeby tak nie było. To, co najważniejsze, musimy sobie oczywiście na to okno wyznaczyć cele. Musimy sobie przede wszystkim. Zdefiniować to, jak chcemy grać, bo wydaje mi się, że e, to granie tutaj, e, tak jak to wyglądało, to, to, to nie jest, to, to, to nie wyglądało dobrze, to, to, to nie działało dobrze i moim zdaniem, Mamy tutaj wszelkie predyspozycje ku temu, żeby przejść na trójkę obrońców, żeby poszukać takiego rozwiązania. E, między innymi dlatego, że dysponujemy w tej układance piłkarzem, który może być jednym z najlepszych półprawych obrońców, e, jakich możemy sobie wyobrazić, czyli Kevin Babu. I ja chciałbym właśnie z niego zrobić środkowego obrońcę, właśnie chciałbym, żeby to był nasz pół prawy obrońca. Ja widzę w nim ten potencjał, e, i zobaczymy, czy uda nam się rzeczywiście e, to z niego wykrzesać, albo zrobić z niego nawet w ogóle skrajność, czyli przenieść go na wahadło. E, ale jeżeli chodzi o wahadło, mamy tutaj Karsdorpa, e, z którego możemy naprawdę dużo wycisnąć, więc ja dlatego chciałbym zastanowić się, jak, e, jak powinno to wyglądać zatem. Mamy tutaj stary skład Monaco i na nim będziemy sobie pracowali. No i poszukajmy rozwiązania, które by nas interesowało. Chodzi o to przede wszystkim. Że, że wydaje mi się, że mogliśmy je nawet znaleźć. Chodzi o to, żebyśmy mieli rzeczywiście tutaj e, wzmocnienie w postaci tych skrzydłowych, znaczy w, w, w postaci tych wahadłowych, i żebyśmy grali, mimo tej teoretycznej piątki, naprawdę przyjemny dla oka ofensywny futbol. Ja Wam zaraz już powiem, jak sobie to wyobrażam, tylko chcę to o, właśnie w ten sposób tutaj e, zmienić. Zatem mamy oczywiście trójkę defensorów, e, i to jest trójka, która e, ma e, zostawać z tyłu. To, to, to jest coś, co ma się tutaj nie zmienić. Jeśli chodzi o tych bocznych zawodników, oni mają dołączać do ataku. E, mają oczywiście. E, hmm. e, oni mają, oni mają, słuchajcie. E, bo mamy tutaj oczywiście. E, tak, 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 tak. Czyli oni mają obiegać, bo oni mają pełnić rolę tych skrzydłowych e, i to jest najważniejsze. E, I co mamy tutaj jeszcze? No, i przechwyty zostawimy normalne. Tak więc to mamy zrobione. Prawa strona to również ma być dołączanie do ataku, oraz e, to ma być znowu: e, to ma być znowu obieganie, dlatego że ci piłkarze, których będziemy mieli tutaj, będą pełnili, pełnili rolę zawodników schodzących do środka. Czyli e, lewy skrzydłowy ma mieć dobrą prawą nogę. Prawy skrzydłowy ma mieć dobrą lewą nogę. To mają być zawodnicy, którzy będą łamać do środka, e, którzy będą. E, tak tak którzy będą łamać do środka e, którzy będą agresywni w przechwycie e, i którzy będą tworzyli taką trójkę ofensywną i to jest coś na co postawimy tutaj zobaczymy jak to będzie działało zatem ty też zostajesz z przodu e, też agresywnie naciskasz e, i także tutaj e, i także tutaj y, wybiegasz za plecy obrońców i zostajesz w środku. Zobaczymy jak to będzie działało. Jeśli chodzi o tych piłkarzy, ich czeka y, naprawdę dużo pracy w takim układzie, ponieważ y, to są zawodnicy, chociaż wiecie co, tak patrzę na to ustawienie. Jeszcze zagramy trochę inaczej. Jeszcze zagramy trochę inaczej, bo widzę ewentualną y, lukę w tym zagraniu. Inaczej. Chodzi mi o to, że fajnie by było, żeby ten zawodnik no nie, nie play as striker, ale żeby on wychodził wyżej jeszcze. Żeby on uczestniczył w rozegraniu i pomagał tym środkowym pomocnikom. Zobaczymy, jak to będzie działało. Słuchajcie, najwyżej zwierzemy parę razy w czapę i będziemy szukali innego rozwiązania. I tak, jeden z tych zawodników może wychodzić do przodu. E, e, obydwaj mają oczywiście Kryć środek, to jest bardzo istotne e, Więc tutaj mamy Kryć środek, trzymaj się i e, A nie no, normalne przechwyty A drugi to ma być e, To ma być piłkarz, który będzie tutaj Zostawał z tyłu Krył środek i będzie tutaj to zabezpieczał Zobaczymy słuchajcie, zobaczymy jak to będzie działało e, Oczywiście mamy tutaj jeszcze tego napastnika Który ma zostać z przodu e, I chciałbym żeby to był targetman e, Chociaż wiecie co, e, może żeby tak jest, żeby to był target, zobaczymy, jak to będzie działało, eee, zostaje w centralnie i on oczywiście eee, pracuje także z przodu. Znaczy, zostaje z przodu, ale pracuje w ty przy tych odbiorach agresywnych. Nowy pomysł na grę, zobaczymy, jak to będzie działało. Słuchajcie, no przede wszystkim chcę wykorzystać ten atot, który mamy Karsdorpa oraz Mbabu No bo jak ten Karsdorp będzie dobrze obsługiwał przy, tą prawą stronę, to możemy mieć z niego wiele pożytków. Jeśli, cho pożytku. Jeśli chodzi o lewą stronę, mamy tutaj Jakobsa, który może się sprawdzić. Mamy także. Koronę, który moim zdaniem jest w stanie na tej pozycji się także odnaleźć i możemy go odkryć dla tej drużyny na nowo. Jeżeli się to uda, spoko. Jeżeli się nie uda, to szybko z drużyną się on pożegna. Zatem jak najszybciej chciałbym zaproponować mu przerobienie się, właśnie na prawego, na lewego wahadłowego, prawym wahadłowym chcemy zrobić Karzdorpa, rzecz jasna. Więc tutaj mamy to. I yy, gdzie jest ten nasz? Yy, teraz tak, ty Jakobs też będziesz walczył o miejsce w drużynie. Zatem z ciebie robimy lewego wahadłowego, zobaczymy co będzie. Ale patrząc na tą obronę, to akurat 23-latek może być problematycznie. Może mieć problemy, żeby się tutaj znaleźć. No i mamy yy, koronę. I koronę chcemy zrobić LWB. Zobaczymy, ile to zajmie. To może się udać. Nie wiem, czy się uda. Może się udać. Zobaczymy, słuchajcie, testujemy coś nowego. W każdej z tych karier staram się naprawdę znaleźć coś, coś innego, coś ciekawego, i zwykle nam się to udaje. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. To, co istotne, e, potrzebujemy środkowych obrońców. Fajnie by było znaleźć lewonożnego środkowego obrońcę, który będzie sobie tutaj dobrze radził. Dodatkowo, e, fajnie byłoby znaleźć rzeczywiście tego e, lewego wahadłowego. Kimś takim po części może być ten Kajo, ale nie wiem czy ja w niego wierzę i nie wiem czy mu wierzę. E, pozbyliśmy się, słuchajcie, Versajko. Nie uważam, żeby to był błąd, ale teraz przydałby się ktoś także na prawej stronie, e, na tym prawym wahadle. To co istotne, e, zobaczmy kim dysponujemy w ataku. Tutaj mamy tego Badu. Yy, mamy krepie jatę i powiem szczerze, moim zdaniem nie mamy w związku z tym napastnika, bo uważam, że tutaj powinniśmy mieć piłkarza w stylu Falcao, piłkarza w stylu. Yy, piłkarza w stylu. Yy, no, 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 no po prostu takiego targetmana. Ja osobiście, gdybym miał teraz podjąć decyzję, gdybym miał teraz wybrać zawodnika, którego chciałbym ściągnąć, to po głowie chodzi mi Sebastian Aler. Zobaczymy. Na razie dostajemy propozycję za Pellegriniego do Lasu Werony, akceptujemy ją od razu. Nam się to podoba. jak tak myślę o tej, tej włoskiej ziemi? Ciekawy jestem, co dzieje się z piłkarzem, o którym w ostatnim czasie bardzo głośno, jeżeli chodzi o okienko transferowe, Dusan Wlachowicz jest piłkarzem w Wolverhampton. No to to jest zawodnik nie do wyjęcia. To jest absolutnie piłkarz poza naszym, e, poza naszym zasięgiem transferowym, finansowym. Szkoda, bo to byłoby e, na pewno ciekawe, na pewno fajne wzmocnienie, więc e, jego na razie musimy sobie stąd e, się pozbyć. Ale jest cały czas e, jeden młody piłkarz, którym możemy się zainteresować: Aleksander Isak, bo to jest też piłkarz, który nam pasuje. Na no, on obecnie gra już w Manchesterze United, ale. Jest taki napastnik, na którego moglibyśmy zwrócić uwagę, który mógłby wrócić do nas. Antony Martial, 27 lat. Jego przygoda z Manchesterem United się nie udała i skończył on we Francji. No to się raczej nie uda. No mi osobiście po głowie chodzi jeszcze jeden piłkarz, który pasuje do tego systemu, którego nigdy, zawsze chciałem kupić, ale nigdy nie kupiłem. Aleksandr Lacazette, 32 lata, piłkarz Milanu. No, tylko 32 lata kończący się kontrakt to jest jakiś pomysł, żeby on wrócił do Francji, słuchajcie. E, ma to sens. Oczywiście warto też zwrócić uwagę na innego Francuza, e, bo widziałbym też ten transfer. Tylko to jest 35-letni Karim Benzema. 35-letni piłkarz, któremu kontrakt się nie skończył to może być problematyczne. Więc na pewno potrzebujemy napastnika z krwi i kości, bo rezerwowego napastnika mamy w postaci e, w postaci Ruiza, ale ja Ruiza nie widzę na tej pozycji. No i oczywiście to co istotne, potrzebny jest środkowy pomocnik, jeszcze jeden e, dużo wyższej e, klasy niż 80 do ceny ogólnej e, e, i no jest potrzebny, jest potrzebny, bo tutaj mamy tylko szóstki takie klasyczne, e, więc on sobie wskakuje tutaj, e, no to jest potrzebny i środek obrony, no każdą pozycję trzeba zbudować, ale słuchajcie, no nic w tym dziwnego, że każdą pozycję trzeba zbudować, skoro gramy, e, skoro jesteśmy zespołem, który na dobrą sprawę e, zakończył e, granie na poziomie... 11 miejsca e, ligi francuskiej, prawda? Więc tutaj naprawdę e, trzeba się zastanowić, kogo chcemy, kogo potrzebujemy. Mi po głowie chodzi jeden piłkarz, którego bardzo bym chciał u nas. E, bo to jest e, opcja doświadczona. Patrzę na ten Lipski i myślę o nim. Marcel Halstenberg kończy mu się kontrakt. To jest lewonożny zawodnik doskonale czujący się w trójce. Zobaczymy, zobaczymy. To jest 31-latek, ale my także potrzebujemy troszeczkę doświadczenia w tej drużynie. I ja mam o tym pełną świadomość. Dobra, ale zobaczmy też czego wymaga od nas zarząd tak w ogóle. Jeżeli chodzi o krajowe rozgrywki Liga Mistrzów i Puchar, spoko. Mamy ściągnąć dwóch zawodników i zrobić profit 100 milionów, no to mam nadzieję, że sportem nam się to uda zrobić. Mamy ściągnąć dwóch zawodników z Europy, podpisać dwóch zawodników młodszych niż 20 lat i podpisać czterech zawodników ze szkółki Wszystko jest do zrobienia i wszystko jest w miarę też w, w miarę. To wszystko jest także w, w duchu tego, jak chcemy tę drużynę prowadzić. Dobra, skład jest taki, jaki jest, bo nie chcę tutaj za bardzo zmieniać zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest tutaj w ogóle Angelinią, który jest piłkarzem, którego także rozważam ewentualnie jako naszego e, lewego wahadłowego. Zobaczymy, jak poradzimy sobie z Lipskiem. To jest pierwszy mecz w tym systemie, więc też musimy dać naszym piłkarzom odrobinę, e, odrobinę e, czasu na to, żeby się przysto przystosować. Korona jest pierwszą i jedyną bramką e, dla nas w tym meczu. Potem gramy z Arsenalem. E, zobaczymy też, jak starcie z nimi będzie wyglądało. Dostajemy także informację bardzo dobrą o tym, że Pellegrini został sprzedany. Ciekawy jestem, kim kanonierzy dysponują w ataku, bo zarówno Lakaze, jak i e, Obameyang tam nie grają, bo Obameyang jest piłkarzem... E... Bergamo. On też chodzi mi po głowie, nie ukrywam. Bo jest to piłkarz, który jest grał we Francji doskonale mówi po francusku, jest doświadczonym piłkarzem. Wychodzi, znaczy on mi moim zdaniem, też tutaj pasuje do tej naszej układanki, ale tym będziemy zajmowali się za chwilę. Na razie zmiany. Zmiana przede wszystkim w bramce, zmiana przede wszystkim w obronie. Zmiana także w środku pomocy, no tylko to jest właśnie ten problem. My nie mamy tutaj ósemek, a my potrzebujemy właśnie gości, którzy będą pracowali góra-dół, góra-dół, góra-dół w tym układzie. No chyba, że po prostu zejdziemy sobie tutaj do CDM-a, ale, ale nie mamy taki, takiego miejsca nawet, więc, więc nie zejdziemy. Czy chciałbym coś jeszcze tutaj zrobić? Zmiany w ataku, no możemy. Tu zagra Jacobs, a tu zagra... Izdor, więc na razie możemy sobie to tak zaproponować. Jeżeli chodzi o Arsenal, to nie ma napastnika po prostu. Nie ma napastnika po prostu, chyba że w sumie nie wiem, jak to tam jest rozwiązane. Niech se grają. Nie mój cyrk, nie moje małpy. Wygrywają z nami 3 do 1. Pineda strzela nam. Dwa gole, no i jak na razie, bardzo zdaje się ciec e, cały ten układ. E, spróbujemy wprowadzić jedną zmianę. Jeżeli nie przestaniemy tracić takiej liczby goli, no to wtedy e, będziemy musieli się zastanowić nad tym, jak będzie to dalej wyglądało. Mianowicie, spróbujemy zagrać w ten sposób, że ten piłkarz nie będzie środkowym obrońcą, tylko będzie środkowym pomocnikiem e, defensywnym. W związku z tym, tu będzie mógł grać środkowy pomocnik defensywny, ale jego wytyczna jest o tyle istotna, że on eee, cofa się między obrońców. No i to jest najważniejsze. No i oczywiście kryje środek. Zobaczymy jak to zadziała. Zobaczymy jak to zadziała. Jeżeli nie zadziała, no to wtedy będziemy szukali innego rozwiązania. Czas na mecz z BVB. E, jesteśmy w miarę wypoczęci, więc nie muszę tutaj zbyt wiele zmieniać. E, w Borusji gra między innymi Michalski. Nie mam pojęcia, e, kto to jest. Znaczy kojarzę nazwisko, ale ale, ale, no. no gra w Borusi. To, to, to mnie bardzo dziwi. E, przegrywamy z BVB 1 do 2. Ale to nie jest aż tak zły wynik, więc. E, więc Wydaje się, że na razie zostaniemy przy tym, co mamy. Tak czy siak. E, jeżeli chce grać trójką obrońców, to potrzebujemy środkowego pomocnika defensywnego lepszego. To jest pewne. E, I musimy się nad nim e, mocno zastanowić. Dostajemy także propozycję z Crystal Palace za naszego bramkarza. E, razem z. Nim do naszego klubu miałby trafić Kenny Lala. E... No, Kenny Lala to nie jest piłkarz, którego ja chcę w tym momencie. Zastanawiam się, czy jest ktokolwiek, kogo moglibyśmy tutaj chcieć. Jest Odson Edward. Jest to jakaś opcja. Jest Santi Mina. E... Jest Robert Street. No on mnie średnio interesuje. No, oczywiście jest tutaj e... Wilfred Zacha, ale to nie jest piłkarz, który jakoś strasznie jest tutaj zawodnikiem, którego bym chciał. Jeśli chodzi o pomocników, mamy. No, mamy tutaj. No, nie mamy tu nikogo, kogo bym chciał, tak naprawdę, znowu. E, więc, e, więc nie ma co. Boczni obrońcy. No, jest Frimpong, który jest na pewno ciekawy i którym bardzo możliwe, że się zainteresujemy. E, jest Christensen, ale to, to są opcje w ogóle nas nie interesujące. Środek obrony. Jest tu Inasio. To jest w ogóle fajny piłkarz, żeby o nim pomyśleć. E, mają też tego środkowego obrońcę, no ale to jest wszystko poza zasięgiem e, finansowym. No jest także ten Andersen, który jest znany z. E, który jest znany z ligi francuskiej. No nic, podchodzimy sobie wyżej, 18 milionów, dacie nam tyle? No nie dacie. No to ja wam w takim razie podziękuję, ale samemu zastanawiam się nad e, Duńczykiem, bo. No bo to jest zawodnik, który e, ma dosyć dziwną karierę, bo poszedł do Lyonu, tam radził sobie z tego co pamiętam nieźle, ale potem do przejściu, po przejściu do Anglii znowu zaczęło to wyglądać gorzej. Ja bym chętnie go do nas ściągnął. Zostałem oczywiście gigantyczną propozycję za e, Nunierza, ale ja nie widzę możliwości, żebyśmy się go teraz pozbyli, bo ten Nunierz jest jednym z niewielu argumentów, e, który sprawia, że ten zespół to nie jest taki. Marny średniak i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Halstenberg, znamy tego piłkarza, i to nie jest poziom, chyba, którego byśmy oczekiwali. Lazio jest gotowe zapłacić nam bardzo duże pieniądze za Badu, ale my tych pieniędzy nie chcemy. Karskdorp za to zmienia pozycję. No i ja chciałbym, żeby on pracował nad defensywnym wahadłowym. Więc tu idziemy w tym kierunku. No i, i szkoda, bo liczyłem, że ten Kardor będzie wyglądał drobinkę lepiej. Oczywiście kolejnym zawodnikiem, którego ja bardzo mocno chciałbym tutaj zobaczyć u siebie, to jest też piłkarz e, szkoły e, Lipska. Czyli Klosterman, ale ten jest już zawodnikiem Romy, ale z drugiej strony jest to piłkarz, któremu wygasa umowa, więc warto mieć go tutaj na podorędziu, bo może nam się uda wyciągnąć za niego pieniądze, odrobinkę lepsze. No dobra, kolejnym piłkarzem, którego mam w głowie, którego bardzo chętnie chciałbym zobaczyć, jest Timber, tylko to jest prawonożny piłkarz, tak jest, czyli to nie jest to, czego potrzebujemy, bo tak jak mówię. Ja bardzo chciałbym zawodnika lewonożnego i jest taki jeden gracz. Jest taki jeden gracz, znany dobrze w tej lidze, 23 latek, który przeszedł do Sasuny, a może chciałby wrócić do Francji. No, gwarantujemy mu na pewno sportowy awans. I Steve Botman, nieważne czy w trójce, czy w... Czy w czwórce, widzę ten transfer. Pau robi transfery, więc fajnie. Gratuluję i cieszy mnie to bardzo. Stamtąd raczej nie ma zawodnika, którego chciałbym u nas zobaczyć. Raczej nie ma takiej opcji, o której myślę z utęsknieniem. No może poza tym środkowym pomocnikiem ofensywnym, ale to. To nie jest to. Dostajemy propozycję Zamaieckiego. E, razem z nim do nas miałby trafić Elionusi. Absolutnie mnie to w tym momencie nie interesuje. E, posiadanie tych dwóch bramkarzy bardzo mnie cieszy, bo jeden jest na przyszłość, jeden jest jeszcze na teraz. E, no my tak naprawdę czekamy sobie na częściowe scoutingi, które tutaj zlecamy, ale obawiam się, że pracujemy na tym oknie, e, w tym oknie odrobinkę za wolno, że, że zaraz będziemy się budzili tutaj o krok, E, za, e, za wszystkimi, więc no czekamy na pewno na tego Botmana, bo to jest moim zdaniem taki, po, e, taki dodatek do środka, którego potrzebujemy. No i niezależnie od tego, w jakiej formacji będziemy grali, potrzebujemy napastnika. E, jestem bardzo ciekawy, jak wygląda sytuacja Bergamo, bo tam w moim odczuciu. E, tam, w moim odczuciu, możemy szukać dla nas na Pagiora, bo wydaje się, że zrobiło się tam spore zagłębie e, po prostu piłkarzy, i, i, i ktoś musi być niezadowolony w takim, e, w takim układzie. Zatem zobaczmy ofensywę Atalanty. Jest tutaj Kolej, jest tutaj Sam Lammers, e, Marsjali i liczyć, Piccoli. E, no tu, tu na pewno ktoś jest niezadowolony. Wodwekhorst to jest też opcja, która może być dla nas ciekawa, bo tak jak mówię, my chcemy obudować napastnika. Który potrafi wykańczać piłkarzami, mu, którzy będą mu potrafili tę piłkę dostarczyć. I wydaje się, że e, kimś takim spokojnie może być Wekhorst. Ja wiem, że to jest najmniej, e, jakby tak brzmiące e, i porywające nazwisko, ale to naprawdę to naprawdę może być bardzo skuteczny napastnik dla tej drużyny tak uważam e, więc czekamy na e, rozwinięcie tej sytuacji e, mamy informacje także na temat e, tego co dzieje się w Niemczech no ale skoro marzy mi się ten Aler to czemu tego Alera nie zobaczyć e, czemu się nim nie zainteresować Sebastian Aler e, jest on tutaj 29 latek cały czas jest w Ajaxie no to wydaje się być najlepsza opcja 83 oceny ogólnej, czek. Eee, niezły wiek, czek. Eee, no, on ma wszystko. Poza jedną rzeczą, która zabrzmi źle, może, ale poza narodowością, w sensie takim, że mamy ściągnąć Europejczyka, ale. No, ale ja widzę tego alera u nas. Ja, ja, ja widzę go jako, eee, jako duży potencjał na wzmocnienie tej drużyny. No i, no i nie wiem, no jest to na pewno piłkarz, który. Umiem mówić po francusku, bo wydaje się, że to powinien być jego ojczysty język, jako że jest z wybrzeża Kości Słoniowej. Hmm. Czy jest ktoś, kogo ja bym chciał im dać za, za, za niego? No jest Ruiz, ale jego się nie chcemy zbytnio pozbyć. Chociaż tak naprawdę, pozbywając się Ruiza... Hmm. No zaraz się zastanowimy. Jest Korona, który na razie zostaje. Jest Krepiendiata, który zostaje. Jest Plata, który zostaje. Możemy się Ruiza pozbyć, moim zdaniem. Możemy się Ruiza pozbyć, w jego miejsce kupić najwyżej dużo młodszego napastnika lub dać szansę jeszcze żibelowi, chociaż nie widzę szansy dla tych dwóch zawodników. Dobrze, e, Abel Ruiz oraz, dwa, oraz e, 15, 16 milionów, co w Abel Ruiz ich interesuje. To jest bardzo wartościowa informacja, e, ale oni chcą trochę więcej pieniędzy. 25 milionów jestem w stanie dać, 27,600. Spróbujmy jeszcze raz zaproponować im 25,600. Jesteśmy dogadani. Ja uważam, że Aler to jest piłkarz, po którego powinniśmy iść. Takie jest moje zdanie. Ja naprawdę uważam, że to jest wzmocnienie, które da nam bardzo dużo. Zobaczcie na to. To jest piłkarz, który jest idealny do wykończenia dośrodkowań, który przytrzyma piłkę i się zastawi bez problemu, e, nie jest to sprinter, ale e, gdzie my tutaj mamy, słuchajcie e, szybkość e, biegu, to nie jest sprinter, ale nie należy też do, do najwolniejszych naj, naj piłkarzy, ja chcę z nim porozmawiać, ja naprawdę widzę ten transfer, ja naprawdę e, widzę potencjał w tym transferze, on oczywiście chciałby być piłkarzem e, kluczowym i będzie, pięcioletnia umowa, to będzie za długo, oni chcą tak myślałem, że chcą trzech, czyli na 4 lata możemy mu zaproponować kontrakt, bo wydaje mi się, że do 33 roku życia spokojnie to jest zawodnik, który naprawdę nie, moc, nie dużo straci na wartości. Brak klauzuli odstępnego. Propozycja kontraktowa jest akceptowalna, ale tu musimy troszeczkę zmienić. No i oni się zgadzają, zatem mamy nowego, nową gwiazdę w naszej drużynie. Słuchajcie, Sebastian Aler, uważam, że idealnie pasuje do tego, co tu budujemy i idealnie powinien się tu wkomponować. Jeśli chodzi o numer... No to dostaje on dyszkę na plecy. Eee, myślę, że... Myślę, że spokojnie może tę dyszkę mieć, że ją udźwignie. No i ja naprawdę widzę potencjał w takiej ofensywie z alerem Badu diattą Jeżeli będzie potrzebny nowy napastnik, znaczy zmiana napastnika, to wtedy badu wchodzi tu. A tutaj mamy oczywiście Jakopsa, Mamy oczywiście na ławce rezerwowych platę, który także będzie tutaj istotnym elementem. Aczkolwiek, jeśli chodzi o platę, to nie ukrywam, że się zastanawiam troszeczkę. O tyle, że. Yy, że, że chyba jeszcze kupimy napastnika młodego. No, chodzi mi po głowie ten piłkarz, którego mieliśmy z Paris Saint-Germain, prawda? Wypożyczonego yy, to wydaje się, że też byłyby yy, dobrze wydane pieniądze, bo on już raz udowodnił, yy, że naprawdę można na niego postawić, tak? Jakby w pału yy, czuć było jakość, czuć było, że, że, że on się nadaje. Yy, on myślę, że słysząc o zainteresowaniu od Fabregasa będzie też zainteresowany. Problem tylko jest taki, że to jest 21-letni piłkarz, a my. No szukamy kogoś młodszego i to jest to jest dla nas teraz istotne, żebyśmy rzeczywiście znaleźli tych piłkarzy poniżej 20 roku życia, żeby się tutaj nimi wzmocnić. Patrzę, czy jest gdzieś ten no on ma już 20 lat. Szkoda. No dobra, więc to mamy zrobione. A czy w Lyonie jest w ogóle ktoś kogo chciałbym wyciągnąć tak z ciekawości? Jest 19-letni Cetin. A schodząc niżej macie jakichś nastolatków jeszcze, no bo to będzie problem znaleźć poniżej 20 roku życia teraz zawodnika. Jest na pewno Lukebakio, który może być ciekawy. I powiem szczerze, Luke Bakio bardzo możliwe, że my ściągniemy do siebie. W sensie takim, że e, to jest zawodnik, który i może wejść na atak, i może wejść na skrzydło, e, czyli po prostu będzie tutaj dobrym dodatkiem jeszcze e, do tej rotacji. Wydaje mi się, że jest dużo lepszy niż był e, ten Hiszpan z Barcelony takie jest moje zdanie, dobra, zatem słuchajcie pierwszy transfer już jest bardzo dobrze Sebastian Aller wygląda w koszulce naszego zespołu, dostajemy propozycję z Walencji, ale to jest propozycja która nas o, o, absolutnie nie interesuje, no ja nie ukrywam że chętnie zajrzę do tego naszego FC, bo jestem ciekawy ile lat ma ten nasz Norwek, którego ściągnęliśmy bo może on akurat być piłkarzem, który jest sensowny pod względem ewentualnego transferu i pod względem wieku, który nas tutaj ten, ale nie, on już jest za stary. 20 lat, co to w ogóle jest, co on sobie wyobrażał, U, tak samo jest już za stary, ale Łu jest piłkarzem, który naprawdę mnie interesuje, w ogóle Terzicz jaki zrobił postęp, to trzeba zauważyć, Łu my sobie zostawimy Bo to może być naprawdę zawodnik, którego Warto będzie u nas zostawić Bo to jest też, warto będzie u nas ściągnąć Bo to jest też piłkarz Lekko lewonożny, w sensie takim, że już ma 5 gwiazdek słabszej nogi, prawda Zatem słuchajcie, czekamy na to, co wydarzy się tutaj dalej Znamy już Jurena Timbera 81 oceny ogólnej, ale cena Zaporowa, i nie wydaje się też, żebyśmy byli tutaj e, klubem, który e, może go bardziej interesować niż Milan. Z e, Sojunchu przechodzi do Villarreal, żółta łódź podwodna, zatem ma nowego środkowego obrońcę. E, no a my czekamy na to, co będzie tu dalej. I mamy propozycję wypożyczenia Zibela do Cagliari Loan to Buy. Hmm. Ja nie lubię loan to strasznie, dlatego też zgodzę się po prostu na takie straight wypożyczenie do Włoch e, i zobaczymy w jakim stanie Jibel do nas wróci. E, tymczasem czekamy na to, co wydarzy się tutaj dalej, Babu dostaje propozycję transferową z Lili jednak ona jest dla nas nie do zaakceptowania, a na horyzoncie majaczy pierwszy zespół, z którym zmierzymy się w nowym sezonie jesteśmy jeszcze nie gotowi, to trzeba sobie jasno powiedzieć do tych rozgrywek, a tutaj już czeka na nas nikt inny jak Pau no i powiem szczerze, zastanawiam się nad tym, kogo moglibyśmy tutaj dokoptować, chodzi mi po głowie piłkarz, no który Dominuje w lize francuskiej w rzeczywistości, ale to już jest zawodnik e, po drugiej stronie granicy niemieckiej, e, więc tego transferu dokonać absolutnie nie możemy. Zastanawiam się, co się dzieje z tym panem, e, a mianowicie e, z Sumare. 24-latek jest w Leicester, ale nic mi o nim nie wiadomo, jak sobie radzi, e, więc jego na pewno chcielibyśmy zobaczyć, bo może wróci do Francji. I jestem też ciekawy polskiego piłkarza. A mianowicie, Jakub Moder, to jest transfer, który chodzi mi po głowie. Też piłka Sosasuny, Sos no spoko. No i e, bardzo chciałbym do Monako ściągnąć tego pana. Mateł Genduzi, 84, ale on właśnie zmienił klub. Szkoda, że nas ubiegli, bo to byłoby doskonałe wzmocnienie. Ale jest jeszcze jeden piłkarz. Stały element naszych karier. E, I co jakiś czas do niego wracamy. I tym razem chciałbym to zrobić, ale nie możemy, bo William Saliba ma już nowy klub. Szkoda, szkoda, bo tutaj e, bardzo chciałbym go mieć. Chociaż wiecie co? Saliba jest tam od 2022 od stycznia. E... Od 2022, a jest 2023, więc może uda nam się go kupić. Tylko ja byłem święcie przekonany, że to jest piłkarz lewonożny, a on jest prawonożny. Więc może być z tym problem. Um, dlatego miejmy dużą nadzieję, że uda nam się ściągnąć Botmana. Rudiger do e, Bayernu. Dobry transfer, fajny transfer. A Botman? No Botman to jest piłkarz, którego ja naprawdę bym u nas widział, słuchajcie. Eee... Naprawdę chciałbym tego piłkarza. Lewa noga. Eee... Dobry wiek, no ma wszystko, grał we Francji, ale pieniądze, których żądał Sasuna, mogą stanąć nam tu na, e, na przeszkodzie. My mamy duży hajs. No i też dużego hajsu raczej żądają od nas zainwestowanego w władzę klubu, żebyśmy my wrócili do Europy, bo my, nie robiąc takich transferów, wydaje się, że możemy nawet tracić więcej, po prostu przez to, że nie jesteśmy w. W Europie, zastanawiam się, czy chce się pozbyć któregoś z tych piłkarzy, bo widzę przyszłość dla Marcellę i powiem szczerze, zastanawiam się, czy ja tutaj nie chcę pozbyć się tego pana, kupić Botmana i w I wydaje mi się, że chcę to zrobić. Zatem proponujemy tutaj 14 milionów wartości tego pana i 30 milionów, bo wydaje mi się, że to jest coś, co ich przekona. 48 oni chcą, plus tego obrońcy. Moja propozycja to 35, ale to i tak jest duży transfer. 44. Odrobinę się odrobinę schodzą, odrobinę się łamią. Eee, no ale to nadal nie jest wystarczające. 36. 44. No to my zejdziemy sobie tutaj na 39 albo 8. 43. Ja chcę mieć tą trójkę z przodu, bo jednak będę się z tym eee, dużo lepiej czuł. I oni się zgadzają, zatem słuchajcie, Botman zostanie podpisany. Ale to, ee, czy tylko on, czy może jeszcze jacyś piłkarze zasilą nasze szeregi, o tym wszystkim przekonacie się już w jutrzejszym odcinku.